Szczerze zachęcam czytelników do kupna dwóch ostatnich pozycji Biblioteki Krytyki Politycznej, dwóch książek Stanisława Brzozowskiego, jego jedynej powieści pod tytułem Płomienie oraz ostatniej książki wydanej już pośmiertnie, czyli Głosy wśród nocy, studia nad przesileniem romantyzmu europejskiego. I co można powiedzieć o tych dwóch książkach? Stanisława Brzozowskiego zawsze warto czytać. Płomienie były już raz wznawiane, natomiast nie dziwi mnie, że Krytyka Polityczna chciała je mieć w swojej serii, ponieważ jest to pierwsza polska powieść prawdziwie rewolucyjna. Natomiast Głosy wśród nocy to wybitne dzieło eseistyczne Brzozowskiego, właśnie z jego już najpóźniejszego okresu, okresu bardzo ciekawego, o którym skądinąd niewiele wiadomo. To jest okres już jego ostatecznego nawrócenia na katolicyzm, w którym pojawiają się pewne ciekawe wątki, ponieważ jest to nawrócenie nietypowe. Nawrócenie, w którym wciąż grają silnie elementy i marksizmu, i niczeanizmu, także jak to mówi Brzozowski w pamiętniku, zabiera on ze sobą wszystko do tego nawrócenia i właśnie ślady tego w Głosach wśród nocy bardzo wyraźnie są. Jest to książka, którą warto przeczytać choćby dlatego, że nie była wznawiana od roku 1912.